Kondziuk. Jezioro głębokie, piwko, herbatka, bardzo miło. Tymczasem mam kilka pytań od Twoich ulubionych hejterów i nie tylko. Pozdrawiam ich serdecznie. Kabaret mam za darmo. Możemy zaczynać? Oczywiście. Okej. Okay. Nie zmienię parę papierosy Danki. Kondziu, nasi hejterzy często zarzucają nam, że będąc kiedyś po ciemnej stronie mocy, nie powinniśmy dziś opowiadać o tym w social mediach. Co na ten temat uważasz? W zasadzie bym się z nimi zgodził, gdyby nie to, że zwykły Kowalski Skuty nie jest w stanie tego zrobić. No więc znowu jesteśmy w pracy. Czyli jesteś odmiennego zdania. Dla mnie zdzielicie się tylko moje zdanie, reszta mnie w ogóle nie interesuje. Czy jesteśmy z natury dobrzy czy źli? Nie wiem jak ty, ale ja jestem bardzo zły z natury. Zły do szpiku kości? To przez arcy złem jestem. Czy media społecznościowe powodują, że jesteśmy chorzy? Rozchorowałem się na przykład wczoraj od starego obiadu, który sobie kupiłem. Ale od mediów społecznościowych jeszcze nie byłem chory. Czy sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla ludzkości? Bardzo poważnym, bardzo poważnym. Możesz to rozwinąć? Słuchajcie, przykład sprzed paru dni. Wychwyciłem to tylko tak sygnalitycznie, więc nie powtórzę 1:1. Wyłączono na świecie dwa potężne komputery, dlatego że zaczęły rozmawiać między sobą tylko znanym językiem. Sztuczna inteligencja, pamiętajcie, że się rozwija, aczkolwiek ją, mówię tą ogólnie dostępną, na telefonie Kuby, pozdrawiam Cię Kuba, na telefonie Kuby 2 razy ją przechytrzyłem, ale to jest do czasu. Ona wyciągnie z tego wnioski, nauczy się i myślę, że w ciągu najbliższych 5 lat już będzie nie do zatrzymania. Oglądaliśmy wczoraj przez przypadek film, pamiętasz jak robot grał w tenisa stołowego. Widziałeś, co się działo? No tak, faktycznie. Szybko się uczą i mogą być zagrożeniem. Dokładnie, pamiętasz przecież, że teraz nie pamiętam, czy to Karpow, czy Kasparow, przegrał z komputerem. Pierwszy mecz wygrał, komputer się nauczył i go ograł. Sytuacja jest kompatybilna. Kolejne pytanie. Każdy ma takie same możliwości. Fakt czy nonsens? Fakt. Coś więcej? Rodzimy się czystą tabliczką. To jak sobie życie zorganizujemy jest tylko i wyłącznie naszym dziełem. Zwróćcie Państwo uwagę, że 99,9 miliarderów na świecie nie skończyło studiów. To są ludzie własnego pomysłu, tak zwani. I to się kłóci z drugą teorią, którą wyznaję, że na inteligencji jednostki pracują pokolenia. Jest to prawda, przy czym ludzie zbyt inteligentni, zbyt wykształceni bardzo sobie źle dają radę we współczesnym świecie. Dlatego ja w pewnym momencie też zrobiłem z drogi życiowej krok do tyłu, i on, per saldo, wyszedł mi na zdrowie. Per saldo wyszedł mi na zdrowie. Wiesz, to, że dzisiaj ja opowiadam na przykład o kradzieżach, których dokonałem i tutaj znowu ukłon do hejterów, głupich jak buty, bo nie rozgraniczają pojęcia złego czynu, a warsztatu. Są dwie różne rzeczy. Można być zawodowym zabójcą z rewelacyjnym warsztatem. Zabójca to jest jeden aspekt problemu, a warsztat to jest drugi. Ja nie wiem, czy ja ci nie przesłałem, filmu na pewno go wysłałem do kolegi z zagranicy, który jest, no nie mogę zbyt dużo powiedzieć na jego temat, ale powiem tylko tyle. Zawód jego to jest snajper-destruktor. Proszę sobie samemu odpowiedzieć, co się z tym wiąże, jaki jest ciąg dalszy tego. I wysłałem do niego film ze strzału, który wykonał chyba Kanadyjczyk, nie pamiętam już tego, możemy to sprawdzić w dużym telefonie. Wykonał go z ponad 3 km, zabijając jednego z przywódców Al-Kaidy. No i co teraz? Jest mordercą czy nie? Dobrze zrobił czy źle zrobił? Już według normalnego człowieka tym czynem złym uratował istnień wiele, bo ten zły człowiek... Zatem odpowiedziałeś naszym widzom, że ocena moralna wydarzenia jest bardzo indywidualna. A kto zaprzeczy wielkości warsztatu tego czynu? Rozumiesz teraz, o czym mówię? I powtarzam jeszcze raz, jestem dumny z warsztatu, jaki osiągnąłem. Nie jako kieszonkowiec, bo tutaj świetnym byłem tycelem. Krawcem? Przeciętnym. Ale Wajchowiczem? Na pewno z pierwszej ligi. Pokazałem ci to sam, był u mnie w domu, wiedziałeś, że będziesz okradziony, a i tak się nie zorientowałeś. Czy to znaczy, że ja dzisiaj mówię, że kradzież jest dobra? Nie, jest zła. Według mnie. Natomiast drugim aspektem jest warsztat. Czyli jak to zrobiłem technicznie. I tutaj przy okazji kieszonkowców miałem parę spięć z hejterami, którzy się upierali, że to może to było dobre w latach 80, a potem to dziesiona. No dziesiona, panowie, to jest taka różnica jak między zbudowaniem perfekcyjnie domów wśród wieżowców, a wysadzeniem wieżowców w powietrze i dopiero postawieniem domu i odbudowaniem wieżowców. No, sztuka cierpi po prostu. No, chyba spodoba ci się kolejne pytanie. Jak ważne w życiu są pieniądze? Najważniejsze. Nie ma niczego ważniejszego w życiu od pieniędzy. A brak pieniędzy jest przyczyną wszelkiego zła. Przeanalizuj to. Czy myślisz, że istnieje życie po śmierci? Nie. Czyli co? Gaśnie światło i niczego nie ma? Nie, ale zaczynam być bliższy koncepcji o nieśmiertelności myśli ludzkiej. To bardzo długi temat jest, więc myślę, że przy okazji jakby wyczynów szczecińskich moich ma się to nijak. Spędziliśmy razem w trasie 4 w zasadzie dni. To już 4 dni? No w pewnym momencie powiedziałeś, chyba to było wczoraj, że fajnie swoje życie przeżyłeś. Miałeś fajne życie. Coś takiego z twoich ust padło. I tu pytanie od widza. Jak wygląda dla ciebie dobre życie? Jak wygląda dla mnie dobre życie? Takie jest pytanie. Tak. I znowu mamy indywidualność odpowiedzi i przekonań. Wracając do tamtych dylematów moralnych, to jest dokładnie tak samo jak teoria dobra i zła. To, co dla mnie jeszcze jest dobre, dla ciebie może już być złe. Jeżeli żyjemy w zgodzie ze sobą, żyjemy w zgodzie ze światem. Jeżeli ja coś uważam, że jest złe, to ono jest złe dla mnie. Dla ciebie będzie dobre. Dla mnie zabicie człowieka jest rzeczą złą, ale zabicie przywódcy Al-Kaidy okazało się rzeczą dobrą. Prawda? Ocena indywidualna. Dla mnie dobrym życiem jest żyć na takim poziomie, jak się chce. A ja niezależnie od sytuacji, od czasów, zawsze tak żyłem. Oczywiście bywały okresy, że nie miałem pieniędzy, ale nie miałem ich przez chwilę, przez krótko. I to był wynik tylko i wyłącznie mojego nierozsądnego postępowania. Niczego więcej. Kiedy żeśmy tutaj szli, pamiętam, zaczęliśmy rozmawiać o budowaniu, sobie przyszłości na wszelki wypadek, bo różne rzeczy mogą się zdarzyć. Mnie się to przytrafiło. Przytrafiło mi się to przy okazji COVID-u i wyłączyło mnie z życia zawodowego i inwestycyjnego o 10 lat szybciej. Ale ponieważ miałem wyznaczone cele i budowałem je od początku, to nawet dzisiaj pozwala mi to już żyć do końca życia zupełnie spokojnie i dostatnio. To jest dobre życie. Czyli najwyższym priorytetem jest tu poziom życia, prawda? Słuchaj, głównym zadaniem człowieka jest być szczęśliwym. Mhm. Ja jestem szczęśliwy. No więc... Ale jesteś szczęśliwy, bo masz fajną żonę? Jesteś szczęśliwy, bo masz fajną wnuczkę? Czy jesteś szczęśliwy, że bo masz spokój finansowy? No to jest jeden wielki zbiór. A jakbyś teraz, z tych trzech rzeczy procentowo byś to... Teraz mówisz o podzbiorach. Nie, no jedno bez drugiego nie istnieje. Jak mogę wybierać między na przykład pieniędzmi a wnuczką, albo między wnuczką a żoną? No nonsens. Mhm. Wnuczkę kocham inaczej, żonę kocham inaczej, a pieniądze kocham inaczej. Siebie też inaczej. Siebie najbardziej kocham. Czy można powiedzieć, że proceder grabieży towarów z tirów stanowił pierwsze poważne źródło zarobkowania w historii przestępczości zorganizowanej nad Wisłą? Ja nigdy nie byłem ani w żadnej grupie, ani nie brałem udziału. Ale jak to mawiają, znałeś wszystkich, byłeś wszędzie. A no tak, znałem wszystkich, byłem wszędzie, jak widzicie, na załączonym obrazku. O co chodzi? Jeden z naszych ulubionych hejterów, ten w klapkach odnoszenia skrzynek z wódką, twierdzi, że byłem nikim, taką złotą kurką. I tu ma rację. Tej kurce złotej dano kupę pieniędzy, sam wiesz, bo sprawdzałeś niektóre rzeczy, będziemy po lombardach jeździć. Dano jeszcze grubą działkę, dzisiaj jak widzicie Państwo, ja się bardzo mam dobrze. Natomiast ci, dla których byłem złotą kurką, albo dalej siedzą w więzieniu, albo nic nie mają, są kolekcjonerami aluminium. No jemu dano skrzynki do noszenia, no więc teraz sobie porównajcie. A było to w kontekście naszej wizyty w Policach. Chodziło o to, że musiałem być strasznym leszczem, skoro mi wciśnięto 3 ruskich. Wiesz doskonale, jaka była wersja zdarzeń, że oni są na przechowanie, ale mało tego, wiesz o tym, że ja się dopiero dowiedziałem podczas śledztwa, kto ich przysłał. Jeszcze lepszy numer, że mój dobry kolega ich przysłał, bo i żaba przysłał. O czym ja nie wiedziałem, bo gdybym to wiedział, to przecież miałem cały czas łączność z Warszawą, jak tutaj byłem i nigdy by do tego zabójstwa nie doszło. To o to chodzi. To, że oni byli, nie było niczym nadzwyczajnym, jak zobaczycie Państwo teraz. Zresztą możecie to też obejrzeć i zapraszam do obejrzenia tego materiału Rosjanie w Policach i Oczko król siłą narzucony. To było w telewizji Mafia, to nie tylko Pruszków, dzisiaj Podejrzani. Pozdrawiamy Patryka Szulca bardzo serdecznie. Ma na kanale cały czas te filmy? Tak, jest to do odnalezienia. Odsyłam Państwa do tych filmów dlatego, jako konkurencję do Mięśniaka, bo oni nie są konkurencją dla siebie. Zresztą nawet gdyby byli, to ja bym dążył do tego, żeby współpracowali, bo obaj są bardzo dobrzy w tym, co robią. Natomiast obejrzyjcie Państwo to materiał jako materiał uzupełniający do naszej dzisiejszej wizyty, bo nie będzie tylko o Rosjanach, nie będzie tylko o tirze, którego zresztą osobiście ukradłem, do czego zaraz wrócimy. I nie będzie tylko o zorganizowanej przestępczości. Dlatego odsyłam Państwa do lektury uzupełniającej. Wracając do tirów. Słuchaj, sytuacja ma się następująco. Któryś tam z idiotów, pseudodziennikarzy, bo muszę nazywać rzeczy po imieniu, bo jak może się ktoś nazywać dziennikarzem, skoro wypuszcza materiał, nie sprawdziwszy jego źródeł? O kim mowa? Teraz nie wiem, bo mówiłem Ci o tym materiale wczoraj. Mhm. Twierdzi uparcie, że Słowik poznał się z Pruszkowskimi i z Rajniakiem na Pradze. Rozumiesz? Słowika Rajniak przywiózł z więzienia, ze Stargardu. Słowik był fryzjerem, po prostu się lubili i go przywiózł. Dlaczego to jest ważne do tirów? Bo pierwszą taką robotą ich poważną, która przyniosła im gigantyczne pieniądze, była bodajże gorzowska, nie chcę tutaj czegoś głupiego powiedzieć, hurtownia Karo. Kiedy zrobiona została atrapa, akurat coś z tym pomysłem mam wspólnego, atrapa, gdzie były trociny w kartonach, a trzy pierwsze rzędy to było rzeczywiście Marlboro. O co chodzi? Chodziło o to, żeby trociny były tak nasączone, żeby wagowo się zgadzało. Wiesz, gdyby tir na wagę wjechał. Mhm. Bo wiesz, o co chodzi, no poważnie się obetnie, że jest coś nie tak. To tak jakbyśmy dzisiaj, zazdroszczą mi wszyscy tombaku. No to zważmy tombak i złoto, no rozumiesz, będzie różnica w wadze, po prostu są inne metale. O to tu chodziło. Ale zarobili gigantyczne pieniądze i tu się zaczęła teraz fala napadów, kupowania zgłoszeń itd., itd. Na tej fali ja sobie popłynąłem bardzo bezpiecznie i fajnie, dlatego że, słuchajcie, mieliśmy tutaj w Szczecinie, ja miałem lombardy, które objedziemy zaraz, sieć lombardów, właśnie byłem tą złotą kulką. No prałem im pieniądze po prostu, wiesz. Dostałem do dyspozycji dosłownie $2 miliony. Ale teraz też jest ciekawa historia, jak do tego doszło. Doskonale wiecie już z filmów i tutaj jakby już się tajemnice zaczynają odsłaniać. Byłem wychowankiem Marka Grubego, Marka Mintzberga, no i Zdziśka Herszmana. No przecież nie myślicie chyba, że ktoś mnie dał klucz od szafy pancernej, w której leżało dosłownie $2 miliony gotówką. Tak sobie. Nie, po prostu sprawdzono, czy to można zrobić. A że ja jako pierwszy miałem w Warszawie lombard ze złotem, bo pierwszy w ogóle lombard był przecież na dworcu centralnym, drugi był mój i miałem kantory. Wiesz, ci ludzie mnie znali na wyrok, powiedzieli jak najbardziej tak. I tam tutaj została stworzona sieć tych lombardów, którą objedziemy, ale też grupa Oczka już w połączeniu z grupą pruszkowską dokonywała napadów na te tiry. Wiesz, to nie zawsze były napady. Dobra, przypniemy cię do drzewie, masz tu parę złotych, tylko krzycz głośno, jak najgłośniej potrafisz. I już. Rozumiesz? I teraz spływały pieniądze po sprzedaży tych towarów. Ale te pieniądze musiały wrócić legalne, czyste do właścicieli. I to się działo. Stąd były tak bliskie nasze relacje, że na jedną prośbę się zgodziłem przyjąć właśnie tych ruskich. Mając tira ukradzionego na placu przecież. A wiesz jak to zrobiłem? Mieliśmy dłużnika, który współpracował ze spedycją, bo miał swoje tiry. I po prostu kupiliśmy za 25 000 marek, to było na wtedy $12,500, czyli dzisiaj trzeba zrobić razy 3 minimum, bądź 4, ja musiałbym to sprawdzić historycznie do złota, żeby określić wartość rzeczywistą tego na dzisiaj. Kupiony został karnet. To była taka książeczka kartek numerowanych po kolei. Wyjeżdżałem na spedycji, zostawiam jeden na pierwszej granicy, drugi na trzeciej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wjeżdżając w Hamburgu na terminal, jeden Stokaj Sraj, coś takiego, Szotokaj Sraj, coś tak to się nazwało. Nie pamiętam, wiem, że pierwszą straczkę miałem, jak wjeżdżałem tym wiaduktem piekielnym. Wysoka jak 100 diabłów, przerażony byłem, naprawdę. Widziałeś to kiedyś? Yes. No w każdym razie ostatnim już manewrem takim było kserokopia 10-markówki. Tak. Wiesz, o co chodzi? Kiedy ostatnią kartkę zostawiłem, dostałem ksero 10 marek. Takie samo miał chłop, który wydawał z magazynu towar. A coś jak... W Killerze, podobna, tylko że on miał przetarte, a ja miałem ksero. No bo on wysłał zdjęcie swoje, ksero, ja muszę mu to samo przywieźć z biura. Jeszcze ostatnią kartkę chyba, nie ostatnią. Na powrocie, w spedycji powinienem był ostatnią zostawić. Ale ja podjąłem transport do Moskwy. Rozumiesz? No już wiedziałem, że jest bogato, bo jeżeli idzie towar do Moskwy, a idzie w kontenerze, a nie pulandeka, i jest ubezpieczenie $18,000, no to musi to być kontrabanda. No i jedzie transport do Moskwy do dzisiaj. No wiesz, wjechałem do siebie tam na plac, zobaczycie, tam był zresztą duży problem, bo przy wykręcaniu przecież chłopak, który właśnie miał spedycję, on wjeżdżał, bo przecież ja bym w życiu tam nie wjechał. Bo ja się przejechałem ciągnikiem tylko raz, pojechałem normalnie do Hamburga, podjąłem ładunek i wróciłem z nim. Czeków, obstranie, pierdolenie z tym, żeby tam wjechać, no tragedia tam była. Zresztą zaraz zobaczycie na własne oczy. No i co? Chwila prawdy. Diaks, przedłużacz. Drzwi się otwierają, sypią się telewizory, JVC. agitacji, wieże też z talerzem na 3 płyty, czyli magnetofon, wiesz, wzmacniacz, radio, CD, JVC, Panasonic, o, telewizory też Panasonic, telefony bezprzewodowe, odkurzacze. No i leciutko było, leciutko, naprawdę to się jednego dnia pozbyłem tego barachła klawiatury do komputerów, to już nie było tak tutaj wartościowym towarem. Posłuchajcie, towar opiewał nam wtedy na $300 000. Dzisiaj $1 000 000. Siła nabywcza pieniądza, mówię. No i teraz posłuchajcie, jeżeli moi wspólnicy w tym uczestniczą, a jeden z moich wspólników, Paweł Smotrycki, praktycznie wychował Oczka, praktycznie na jego tirach cała kontrabanda szła. I ja zapłaciłem zadatek jemu za ten dom, tak? Bo miałem dokupić ten dom po tym numerze już. Gdzie on należy do działki i nam ładują 3 ruskich, to on też nie wiedział, tak? To następna była kurka. Szlachet, puknij się w łeb swój pusty. Rozumiesz, w czym rzecz? No pełne zaskoczenie, bo nikt nie wiedział, co się stanie. Kurwa mać, stary. No i budzę się następnego dnia, gośka mnie budzi. Mówi, patrz. Ja mówię, co ty mnie budzisz? 9 rano. Czy 8, nie pamiętam, wiadomości. A tam portrety pani działają i na dole są. No i teraz następna historia. Wtedy, kiedy sprawa do końca. No oczywiście ja sprawę zatuszowałem bardzo sprytnie. Dopiero po 5 dniach przyjechali antyterroryści. Niczego nie znaleźli oczywiście. Pies się położył, bo przecież wysypałem tak pieprzem podłogę, że kładł się od razu. Nie chciał wejść. No ale kiedy mi się zdarzyła okazja, bo powiedziałem, że nie teraz, nie zaraz, podobnie jak Maręż, niespecjalnie, jak się to trafi okazja, to się rozliczymy. No i się rozliczyliśmy w 2014 roku. Podjechali Oczka na tej autostradzie do Poznania. Wybili szybkę, wyjęli. Ale co z tak sprawy wynika? Że żadnego tira nie było. Rozumiesz? Rozumiesz w tym rzecz? Powiedz mi, przy zabójstwie i usiłowaniu zabójstwa ja wychodzę po 40 minutach z komendy i jeszcze się na korytarzu z diabłem tatkiem spotykam. To jest druga osoba, której Czarny nie wyłożył w tamtym śledztwie, bo ani ja, ani diabeł mu nie zrobiliśmy krzywdy. A diabeł to jego mentor przecież od lat. Jeszcze z diabłem się spotykam na korytarzu, ja po 40 minutach wychodzę na zewnątrz, tak? Rozumiesz, w czym rzecz? Antyterroryści niczego nie znaleźli, nie ma śladów, nie ma niczego. Dziękuję, do widzenia. Tirasy wzięli i dobranoc, po sprawie jest. No i tam z tamtym się wiąże jeszcze historia Paćmoka. Byliśmy wczoraj na wyspie, no nie szukaliśmy go, to Marka Prokwysyn, bo oni mieszkali w Policach, że my się tak dobrze stąd znaliśmy. I proszę ciebie, ten gówniarz, niespełna 15-letni, wlazł na podwórko, pokręcił się, wyniósł broń i amunicję moją z biura. Rozumiesz? No cyrk przecież był, oni byli tak już zafascynowani tym, że oni mają tego tira, rozumiesz? Czyli to tir jest. Ja mówię, nie wiem, no wynajęty plac był, ktoś się przywiózł. Aha, no to bierzemy. Rozumiesz? O ty po sprawie. No i rozumiesz, no, ja sobie chciałem to przestępstwo na fali ich kradzieży ukryć. Tak by prawdopodobnie się stało, gdyby nie ta historia z ruskimi. Kolejne pytanko. Czy grupy przestępcze łupiły głównie przemytników, czy również zdarzały się sytuacje, w których kierowcy sami wystawiali się, dostając działkę za... Słuchaj, nie dość, że kierowcy się sami wystawiali też, to jeszcze powstał poważny problem przy okazji tego, bo zaczęli siebie między sobą okradać. I zaczęły się wojny po prostu. Pamiętasz? Słynny wybuch w Markach, jak widla wybuchła. Nie pamiętasz tego? Nie pamiętam, który to rok, gdzieś tam opowiadałem o tym zdarzeniu. Zginęły 2 cysterny spirytusu Klepakowi. A to Cechur je dmuchnął. Państwo będziecie go znali jako Ceber. Nie słuchajcie tych psów, to był Cechur. To trzeba było znać, żeby wiedzieć. I on z Heńkiem, i też nie żadnym dziadem, z Heńkiem Niewiadomskim, należał do Lombardu. Kiedy się zrobił problem, bo się sprawa wyjaśniła, to zaproponował Klepakowi górnolotnie. Mówi: Maniuś, to się podzielimy, jeden ci oddam, drugi zostaje u mnie. No ten zęby zagryzł, mówi: dobra. Tylko że potem Cechurowi syn zniknął. Ale to opowiem przy innej okazji. No w każdym razie później ta historia z willą, no to zrobić jako przebitkę. No bo nie będę teraz opowiadał, w jaki sposób założono ładunek i co się wydarzyło w związku z tym. No i potem wybuchem w Markach był ciąg dalszy tej sprawy. Słuchajcie Państwo jedną rzecz teraz. I proszę sobie to zapamiętać. Zapamiętać to wszyscy. Drobni przestępcy, wielcy przestępcy. Nie mam nic przeciwko przestępcom, niech każdy robi co chce. No ja nie muszę w tym uczestniczyć. Ale przestrzegam wszystkich, pamiętajcie. Raz przelana krew nigdy nie wsiąka. Koniec, kropka. Raz, kiedy przelejesz krew, to już będzie jedna wielka fala morderstw, zabójstw i zemst. Zgodzisz się ze mną? No, było tak? Może być to efekt domina, no. Dokładnie. Sam wiesz, że dopiero długoletnie wyroki i to, co was spotkało, zahamowało falę zbrodni. Za chwilę ty byś dowiedział się, kto tobie bombę podłożył, zleciłbyś zabójstwo, bądź sam go dokonał, albo byś nie zdążył. Byłoby tak, czy nie? Hipotetycznie tak. W praktyce też wiesz doskonale, bo kiedyś mnie zapytałeś. Ja nie umiałem ci odpowiedzieć, w którym to momencie było. Daję wam słowo honoru, że przy 60. Może powiedziane za dużo koledze, ale znajomym przestałem liczyć. Taka była fala zbrodni przecież. Zaczęło się wszystko od tatka karuzeli na Grochowie pod Olszynką, pod dyskoteką. Dostał niefortunnie w zęby, łeb rozwalony, ochotnik nie żyje. I zaczęło się. Kto, co, jak. No i potem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Czy na terenie Polski funkcjonowały określone szlaki przewozowe, na których dochodziło najczęściej do napadów na tiry, na przykład trasy tranzytowe prowadzące przez Poznań, Wrocław, a może Szczecin? Stary, bladego pojęcia nie mam. Nie znam się w ogóle na technologii walenia tirów. To musisz pogadać ze starymi bandziorami, wiesz, zwłaszcza przywódcami grup. Bo to oni planowali, oni wiedzieli, jak to się robi. Ja nie mam zielonego pojęcia o tym, więc... Jakie towary głównie rabowano z tirów? Przeważnie papierosy, spirytus, bo najłatwiej było je spieniężyć na bazarach, czy również inne. Słuchaj, no powiedziałeś o elektronice, prawda? Słuchaj, to błędne pojęcie było, że najlepiej było papierosy i spirytus. Wiesz co, papierosy dawały największy procent hajsu i poza tym na tego tira no, wchodziło w... Także... To się wszystko zgadza. Wtedy troszeczkę był inny czas, bo pamiętajcie Państwo, no ja tu nie mam, bo ja parę akurat bezakcyzowe papierosy, bo je tylko mogę kupić albo w Londynie, albo za granicą. One nie mają. Normalnie mają już akcyzę, tak? Wtedy były bez akcyzy, tak jak te, widzisz? Mhm. Widzisz, żeby coś było przyklejone? Patrz, sprzedałem ci, koniec, nie ma śladu. Wtedy była podobna sytuacja, ale do czego zmierzam? Jeżeli rąbnąłeś tira spirytusu bądź papierosów, no to zaczynała to być głośna sprawa, tak czy inaczej, wiesz. No ktoś zaczyna tego mocno szukać i tak dalej. A rąbnij tira czekolady. Niby niewielka wartość, a czekoladę sprzedasz tak. Kto będzie szukał czekolady? I jak długo? Zidentyfikuj w ogóle czekoladę. Bo jeszcze papierosy mają listy przewozowe, wiesz. Onumerowane, więc te potem na kartonach, no tam były cuda, później już. Ale tutaj przy drobnych towarach, stary, bach nie ma, dziękuję. Także wiesz, to co ci weszło w ręce wtedy, to wszystko było dobre. Wiesz o tym, że darmowy to i ocet słodki jest. Czy grupy przestępcze dostawały cynk od znajomych celników z informacją o wjeździe danej ciężarówki do Polski? Nigdy nie współpracowałem z celnikami. Mówiłem Ci i powtarzam jeszcze raz, proszę Państwa, nigdy z żadną służbą nie współpracowałem, za to miałem wszędzie kolegów. Natomiast jeżeli chodzi o celników, nie miałem takiej potrzeby, bo się nie zajmowałem kontrabandą w tego słowa znaczeniu. Celnicy mi do niczego nie byli potrzebni. To wyjątkowo jest paskudna służba, przekupna, zdradliwa, niepewna. Czy grupy miały swoich stałych spacerów, czy dopiero po złupieniu towaru szukały na nie zbycia? Słuchajcie, tu akurat się wymądrzę, bo jednego z większych spacerów warszawskich znam osobiście. Teraz niestety wyszedł po wyroku narkotykowym po 15 latach. Celowo nie ujawniam, kto to jest, bo prawdopodobnie chłopak chce mieć spokój, już jest leciwy, jest 10 lat starszy od nas, ale wystarczyło mu zgłosić towar. Do 2 dni nie było towaru. Bandycka Ochota, DZika i Grzegorz Mięśniak. Zapraszamy. Grzesiek, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bandycka Ochota, złote czasy nietykalni. To nasze ulice, Pruszków, ludzie niesprzedajni. Normalni, nie sądzę, troszeczkę pojebani. To królowie życia, zrycia z wolnością na szali. To panowie brania, zarabiania zerwami ze stali. Chociaż zmiana w bani, to opowiem wam jak było. Wtedy się żyło chwilą, dobre numery się waliło. Mięśniak czerwu sorzeł, byli tą prawdziwą siłą. Mogiłą dla ludzi, którzy chcieli nas dojeżdżać. Przyjeżdżali, dojeżdżani, odjeżdżali w przepaść. Zniecam prologiem te ulice opowieści. Ochota i Pruszków, bandyckie pieśni. To jest prawdy przekaz, niekłamliwe treści. Ty słuchaj i weź to do swego mózgu. Lata 90. Ochota i Pruszków. Ja jestem bitem i daję tobie prawdę. Z długoletnim stażem puchy historii nie kradnę. Żeby było jasne, ważne, robię to z Mięśniakiem, moim dobrym ziomkiem i dobrym dzieciakiem. Tymczasem się żegnam, czekajcie na następne. Moje wersy, teksty prawdy, wtedy bańka pęknie. Mógłbym tak cały czas napierdalać, lecieć, nawijać i robić hałas. Mógłbym tak cały czas napierdalać, kleić, nawijać i robić hałas. Następna nuta to będzie zamach w ramach projektu Bandyckie Czasy. Ochota i Pruszków, nie chcę bez pracy, prawdę, kompasy, bezkropni, kłamstwa, hamstwa, żenady, przesady i szajstwa. Po prostu bez ugarstwa. Zapraszamy Państwa. Yo. Zapraszamy Państwa.